Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Moi drodzy, kontynuujemy kampanię faszystowską Francją, która unika wojny. Mimo, że wojna w Europie trwa i tak ogólnie się dzieje tutaj sporo, ale my, słuchajcie, się nie kwapimy do wojny, ponieważ musimy się sami siebie wzmocnić, aby to ładnie i gładko poszło. W razie, słuchajcie, opracowujemy nowe technologie, rozbudowujemy armię. Ogólnie dzieje się tu sporo rzeczy. Dobra, to musimy wymienić. Dobrze. Tu byśmy potrzebowali tak. Potrzebowalibyśmy tutaj zdecydowanie więcej artylerii produkować przeciwlotniczej. Citroeny się produkują. Takie pytanko. Nie idziemy na żadną wojnę. Takie pytanko z mojej strony. Edytujmy. Dlaczego ja nie mogę? Chyba, że ja to muszę opracować. Nie ma tu tego. Nie. Gdzie są te jednostki z... A, bo to są przecież jednostki liniowe, a nie kompanie wsparcia. Dobra. No właśnie, ile mi to zje zasoby ludzkie? Artyleryjskie pojazdy samochodowe. Spiętość bojowa. Pojazdy samochodowe. Zwykłe pojazdy samochodowe? Piechota z wielbłądami? Łopanie! To mnie zaskoczyliście. Pojazdy mechaniczne. Sprzęt piechoty. A, bo ja produkuję sprzęt wojsk zmechanizowanych. Dobra, to nie jest mi na razie potrzebne. To na razie wstrzymujemy, bo i tak na razie nie będziemy tworzyć dywizji zmechanizowanych. Ale dobrze wiedzieć. Dobra, coś tu już możemy też sobie dorzucić. Morski. Lotnictwo mnie bardziej interesuje. Dominacja powietrzna, zła pogoda. Dominacja powietrzna wybieramy. Tutaj zespół badawczy. Jest mi on bardzo potrzebny. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? No na razie niewiele. Tu na przykład... O, Meksy dołączył do aliantów. Tutaj na przykład możemy sobie wyzwalać kraje, stworzyć rządy kolaboracyjne w różnych krajach, które mam pod swoją kontrolą. To jest ciekawa opcja, bo na przykład możemy najpierw zająć dany teren, a potem stworzyć na nim sobie państwo kolaboracyjne. Wy tu. Dobra, ja was tutaj rozproszę po tej Afryce na razie. Bo to ma sporo sensu. Na tych naszych terenach, które mamy pod swoją kontrolą. Widać tutaj Niemcy ostro cisną. Dziwi mnie to, że Niemcy są w stanie atakować z naszego terenu. Brytyjczyków? Chyba nie. No właśnie. Nie, tu możemy właśnie powołać te rządy tymczasowe. Nie. Ale to mnie odetnie od bardzo fajnych zasobów, więc na razie tego nie robimy. Może kiedyś. To jest takie, wiecie, chyba forma przypomnienia tego, że można to zrobić. Na razie brakuje nam siły politycznej. Dobra. Dobra, dewaluacja franka się zakończyła. Na pewno 2 punkty mamy dziennie przyrostu siły politycznej.
Tutaj gdzieś, tu są jeszcze tereny okupowane przez nas. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej. Miejscowe fabryki 52%. Tunezja, nadzór cywilny. Brak garnizonu. Stan wojenny. To ja tego jeszcze nie ogarniam. Tej części nie ogarniam w ogóle, praktycznie. Tutaj widać, Hiszpania zajęła Portugalię. Tutaj Związek Radziecki się wkurzył już i chyba Japończykom nie będzie już tak łatwo. W Afryce trwają walki z Brytyjczykami. No, ale na razie to sobie zostawmy. Ja wiem, że ja bym tego potrzebował bardzo. Ja by tak troszkę ich rozchochocić do tego, żeby tutaj nam skoczyło 50%, ja wtedy wprowadzę sobie gospodarkę wojenną i pojedziemy na tym do końca. To jest super opcja. W sensie, no chyba najlepsza, jeśli chodzi o, wiecie, kwestie gospodarki wojennej naszego kraju i ogólnie polityki wojennej. Dobra, moce przerobowe fabryk rosną. 1000 dział nam jeszcze brakuje, ale dosyć szybko powinniśmy to zaspokoić, tę potrzebę. Dobra, teraz tak. Dywizje zmotoryzowane edytujemy. Co ja tu potrzebuję? Ja tu potrzebuję tak, wsparcie artyleryjskie. Jednostki przeciwlot w sumie, szpitale polowe, logistyka, tu jednostki zmotoryzowane, nie tego, ja chciałem to, tu chcemy jednostki zmotoryzowanej artylerii, no i to jest chyba ok. Drogo to nas wyjdzie. Ale ten szablon powinien taki być. No niestety, niestety. Trzeba działać. Dobra, wy znowu idziecie na szkolenie, niestety. Szkolić się. Tak jest. Masz tutaj dwie dywizje, też się szkolą. Wy na szkolenie. Dobra. Ok, mamy już poprawioną artylerię przeciwlotniczą, także ona jest super. Znaczy tak, artyleria przeciwlotnicza jest fajna, bo ona też zwiększa możliwości ogólnego zadawania obrażeń jednostkom przeciwnika, bo ona ma wpływ także właśnie na atak przeciwko jednostkom lądowym, nie tylko przeciwko samolotom. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie zboostować sobie troszeczkę osiągi. Dobra, wy tu. Tu. Kolejne myśliwce do tego pana. Dobra. Jak tam ogólnie wygląda kwestia samolotów? To jest tak, samoloty zwiadowcze poprosimy. Okej. Od razu dwie eskadry byśmy sobie wypuścili. Albo wiecie co? Więcej tych eskadr.
Potrzebujemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery byśmy chcieli. One się będą tam robić na spokojnie przez tą jedną fabrykę naszą. Tak, tu chcemy 100. Tu chcemy. Tak. Okej, no i tak. No i będziecie przydzielani. Wy tu. Wy tu. Wy do Afryki. Wy do Azji. No i jest spoko. Tak jest. Pierwsza, druga, trzecia i piąta armia. Okej. Co jeszcze chciałem? Może nie tutaj, w Paryżu, na lotnisku, byśmy sobie sformowali tak. Kolejne myśliwce. Tak jest. Wy nie na szkolenie. Wy na szkolenie. W ogóle te wodno-samoloty przerzucić do Pas-de-Calais. Tak jest. Tu od razu też na szkolenie kolejną setkę bombowców. Właśnie, bombowce trzeba jeszcze rozwinąć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Czyli za tylu rzeczach tu trzeba pamiętać. W ogóle flotą się nie zajmuje też. To też może być błąd z czasem. Jak tam idzie budowa? Na razie tutaj zwiększamy produkcję ropy u nas. Tu już coś... Coś ktoś zakończył. Na razie mi tu guma się produkuje, jak ja chcę ropską. Norwegia, dobra, mamy nowy zespół badawczy. Zobaczmy rozwój kolonii teraz. Tu nowy zespół badawczy. Wy pójdziecie tutaj. Aha, dobra, to się robi. Dobra, my potrzebujemy nowe myśliwce. Co jeszcze? Dobra, możemy tego pana zaraz się pozbyć. Możemy tutaj sobie wrzucić coś ciekawszego. Zaraz możemy ogłaszać gospodarkę wojenną. Tak jest, to jeszcze nam dodatkowo wszystko doda. I nas wzmocni. Teraz jeszcze tak, badania. Paliwo pozyskane z rafinerii. Dobra, tutaj to obrona. Niech to się robi. Rzecz w tym, że ta wojna do niczego nie doprowadzi. Niemcy są spisane na zagładę w zasadzie. Czy wy tu walczycie cały czas z tym Związkiem Radzieckim? Tak, cały czas tu dzielnie walczą. Może mało efektywnie i efektownie, ale... Ale walczą. Powiedzmy. Dobra, linia montażowa. Budownictwo. Jak to się robi? Teraz tak, tutaj gospodarka wojenna poproszę. I zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. No, mamy jeszcze dodatkowych kilka fabryk. Co ja jeszcze bym chciał? Rafinerie się budują i budują. Z rafinerii mamy 230. Wzrost bazowy. Pamiętajmy, że nasza armia jeszcze w ogóle nie wykorzystujemy, znaczy ogólnie tak, to jest, nie jest maksymalne zużycie paliwa, jakie mamy, a już nam maleje. Więc my potrzebujemy naprawdę dużo ropy.
rok 41 lipiec. Co Niemcy robią? Co wy tu robicie? Unowocześnianie lotnictwa. Jakimi rzeczami się obecnie zajmują Niemcy? A jest jeszcze za... Co? Hiszpańska zaznacza zmiany naszych stosunków. Oż wygnoje. Dobra, spokojnie. Te dywizje idą tu do tego pana. Teraz tak. Te 8 dywizji idzie tu do tego pana. Stałe dywizje tu. Okej. Okay. No to skoro wy mi tutaj tak robicie... Jak do tego doszło w ogóle? No to trzeba będzie Hiszpanię zająć. Dobra, ci mi tutaj dali pojazdy. Wojna ze Związkiem Radzieckim. Nie brzmi to dobrze. Dobra, moi drodzy, a więc mamy wojnę. Dobra, czyli album przerzucać dywizję i to jak najszybciej. Się tutaj za łatwo próbują rozerwać nasz front. Dobra, pakt o nieagresji. Niemcy dają sprzęt. Jak dają sprzęt, to się jego przyjmuje. Aby uszczelnić mi tą granicę. Przerzucić tu więcej dywizji. Dobrze. W takim razie ogólnie tak, tutaj trzeba kogoś mianować dowódcą. Tu jeszcze mamy. Dobra, wy popłyniecie tu. Wy. Tak jest. Się zajmijcie tym. Aha, jedna ważna rzecz. Wy tu też możecie, jak najbardziej. Dobra. Wy zajmiecie się obroną naszych konwojów. Wy.
Wy z kolei... Tutaj w ogóle nie ma dowódcy. Tu niech będzie ten. Dobra, wy. Atak na konwoje. Dobra, ZSRR. Dobra, niech nasza armia się przygotuje do działania. Waszym zadaniem jest dotrzeć pod Saragossę. Wy też macie tutaj dotrzeć do linii tej rzeki. Dobra, przygotować działanie. Estonia, pakt o nieagresji, dobra. Odrzuć, odrzuć. Pakt o nieagresji, pakt o nieagresji. Odrzuć. No i pięknie. Jeszcze żeśmy tutaj nie przerzucili wszystkich naszych sił. Dwie armie tam są skierowane. Trzeba zrobić tutaj porządek. Teraz tak, potrzebujemy więcej ropy. Wow, nie aż tyle, bez przesady. Dajmy tak. Dobra. Okej, rafinerie się cały czas robią. Daj stopić mi to cholerstwo. A, coś tu, żeśmy dopadli. Porównanie sił. Dobra. Jak ten twój poziom planowania, co? Dobra, na spokojnie. Zaraz się bierzemy za nich. Pozatapiać wszystko jak leci. Dobra. W takim razie myślę, że możemy zacząć. Okej. No i żeśmy się, kurde, w wojnę wplątali. Rozbudowa kolonii. Dobra, lecimy po kolei. Dobra, niech przejmą. To jest taki malutki fragment tutaj. Teraz wam pokażę, gdzie to było. O, właśnie, ten fragmencik tutaj sobie wzięła Turcja. Nie będę z nimi tutaj toczył wojny, żeby, wiecie. No, takie maleństwo, bez przesady. Dobra, tu ich ładnie topimy.
Dobra, oni już mają dosyć. Powoli. Nadal nam brakuje dużej ilości sprzętu, ale to się ogarnie z czasem. Troszkę za dużo tutaj sowieckich maszyn się pojawiło. Dobra, musimy jeszcze zwiększyć import ropy. Tak, żeby był on wyższy niż zużycie. Zażarte walki tutaj się toczą. Dobra, wy na razie się wstrzymać. Z dalszą ofensywą. Jednostki Armii Czerwonej tutaj się pojawiają. Zaś wojna domowa w Meksyku. No to się robi ciekawie. Christistiada, jakieś tam katolickie te silne nurty. Okej. Japończycy tu zrobili desant. Dobra, topić mi to towarzystwo. Mamy praktycznie mamy obecnie linię frontu na starej granicy. Jakiś papież rządzi. Jakiś tam kościelny ziomek. O kurde, patrzcie to. O tym w ogóle nie pomyślałem. Że tu jest jeszcze taka kwestia tego, że właśnie w Afryce przecież mają jeszcze ziemię. Boże święty, strasznie ciężko się tutaj gra teraz. W sensie łatwo jest utknąć. A co biją Niemcy? No, patrzę nad Wunderwaffe. No jak zawsze, no, Niemcy mają takie pomysły.
Przełamujemy front powoli. No, słuchajcie, cały czas działamy na częściowym poborze tylko. O, tutaj nawet nam coś zatopili. No i tu próbują, wiecie, zaopatrywać swoje oddziały. 137 tysięcy Rosjan już żeśmy zabili. Wyeliminowaliśmy z walki. Tu trzeba związać walką. Girona. Oddziały chińskie są nawet. Chodź uderzyć. Atak okrętu liniowego. Ataki na konwoje. O, to byśmy sobie wzięli. Dobra, tu jest wszystko. No, pokazujemy, kto tu rządzi. Dobra, my potrzebujemy tutaj więcej ropy. No, musimy szybciej ropę przetwarzać. Bo będzie krucho. Tak jest, zablokować ich. Dobra, Girona jest zajęta. Tu jeszcze mały fragmencik naszego terytorium nie mają opanowany. Tu ich mamy pod kontrolą. Dobrze moi drodzy, tutaj kończymy. Mam nadzieję, że się dzisiaj podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.